Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Zbyszek i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją przyczepę kempingową. Jest to Bailey Pegasus Verona z 2011 roku, jest to przyczepa angielska i tą przyczepą w tym roku, jak wszystko pójdzie dobrze, to planujemy z rodziną pojechać na wakacje. Jest to przyczepa angielska, jak widać. Jest to przyczepa wykonana całkowicie w technologii Alutech Body Shell, czyli cała wykonana jest z aluminium, łącznie z podłogą. Uważam, że jest to bardzo dobra zaleta, gdyż przyczepa nigdy nam nie zgnije. Może się pojawić jakaś pleśń, wiadomo, jak gdzieś przecieknie, ale nigdy nie zgnije. Więc uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jest to moja druga przyczepa. Pierwszą przyczepę, którą miałem, była dokładnie w takiej samej technologii. Była to przyczepa Bailey Pegasus 514. W innym układzie wrzucę Wam zdjęcie oraz link do układu. Ta przyczepa Bailey Pegasus Verona jest to układ z łóżkiem, z tyłu jest osobna łazienka i w przedniej części jest część mieszkalna ze stolikiem, z której można zrobić duże, fajne, duże łóżko. Nie przetestowaliśmy jej tej przyczepy jeszcze, bo jak wiecie, sytuacja jest jaka jest, więc czekamy naprawdę na jakieś poluzowania, żeby można było gdzieś sobie wyjechać i przetestować. Pokażę Wam teraz tak ogólnie, jak ta przyczepa. Wiadomo, standardowo tutaj z przodu jest zbiornik na butle z gazem. Mieszczą się dwie butle i tylko dwie butle, ponieważ widzicie, ten schowek jest dość mały. Tutaj mam jeszcze taki ochraniacz na tą przednią część. Jest to bardzo fajne, jeszcze tego nie rozkładałem, tak tylko troszkę zaciągnąłem. Ale jest to osłona cała na szybę, na kamyczki, żeby nic nie odpryskiwało. Jak widzicie, schowek jest mały, ponieważ z każdej strony są osobne dwa schowki zamykane, więc można sobie coś tutaj schować z tej strony. Nie wiem, że to jest ciemno, idą przewody, ale jest to dość duży schowek. On tam jest dość wysoki, więc naprawdę można tam dużo rzeczy sobie schować, dużo rzeczy postawić. Tutaj wyżej jest podłączenie do gazu. Nie wiem, jakie to jest złącze, przyznam się szczerze. Czy można takie dostać w Polsce, czy tylko w Anglii, czy jest to jakieś uniwersalne złącze. Więc tak naprawdę, jak wiecie, to wpiszcie w komentarzach. Tutaj jeszcze, z tej strony, od której są drzwi, na dole jest gniazdko, które... To muszę zobaczyć, czy jest złamane, czy po prostu odpadło. Później sobie zobaczę. Ale jest tutaj gniazdko i można sobie tutaj wszystko w przeciągu podłączyć. Dalej, jak możecie zobaczyć, po środku, prawie bardziej z przodu, są usytuowane drzwi. I tutaj na dole znajduje się schowek, dostęp do można powiedzieć garażu, który jest pod łóżkiem tym małżeńskim. Na razie mamy tutaj nieporządek, bo jeszcze, tak jak mówię, nic nie przygotowaliśmy. No i tutaj jest komora akumulatora i podłączenie do prądu. Mamy podłączone, gdyż mamy włączoną lodówkę. Sobie korzystamy, jak mamy za dużo rzeczy w naszej. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, gdyż ta przyczepa Bailey. Mam tutaj trochę ciasno od płotu, więc zobaczę, czy mi się uda tutaj Wam coś pokazać. Tutaj jest ten drugi schowek, nie będę pokazywał. Tutaj jest schowek na zbiornik na wodę. Ta przyczepa Bailey ma zbiornik na wodę, on jest dosyć mały, 25 litrów, ale jest wyjmowany, można go sobie napełnić, tam schować i podłączyć do całego układu. Albo to, co ja mam zrobione i poprzednie przyczepy też miałem zrobione. Tutaj mam taki, jak dobrze widzicie, jeżeli to widać w ogóle, reduktor ciśnienia na 1,5 bara. I tutaj do tego złącza, do którego podłącza się normalnie pompkę. W tej przyczepie to nie jest pompka, tylko filtr, bo pompka jest trochę dalej. Podłączyłem przez taką złączkę. Tutaj jeszcze dam opaskę jedną, drugą, ale już to podłączałem i normalnie ta woda się tutaj nigdzie nie leje. To można wyciągnąć, albo można rozszczepić tutaj tą łączkę i zostawić to tak, jak jest. Więc uważam, że jest to bardzo fajne rozwiązanie na polach kempingowych, kiedy zostajemy na dłużej i chcemy korzystać z naszej łazienki, z naszego prysznica. Nie musimy się martwić o ciągłe dolewanie wody, czy ciągłe przynoszenie tej wody.
Świetne rozwiązanie. Jeszcze jak podłączymy sobie kanalizację, to tak naprawdę korzystamy z przyczepy tak, jakbyśmy korzystali w domu albo w jakimś hotelu. Dobrze, zaproszę Was teraz do środka i pokażę Wam, jak ta przyczepa wygląda w środku. Jak to wszystko tutaj funkcjonuje. Jest już po godzinie 20, więc jest już troszkę ciemno, więc włączymy sobie światło. Ja sobie zamknę te drzwi tutaj. Tutaj po lewej stronie mamy ten salon. Ja sobie tutaj jeszcze włączę więcej światła, żeby było może lepiej. Zobaczymy tutaj jeszcze. O, światło jest naprawdę, w tej przyczepie światła jest bardzo dużo. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest kanapa w kształcie litery U i na środku można sobie rozłożyć stolik. I w przypadku, w którym cała rodzina już wstała, można sobie tutaj zjeść śniadanie i normalnie sobie wypoczywać, jeżeli pogoda jest taka, że nie można robić tego na zewnątrz. Co Wam chciałem pokazać? Są tutaj, myślę, że rolety, moskitiery takie dość standardowe. Jeszcze świeci światło. One są tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. O, one są tutaj połączone na taki zaczep, w którym w momencie, gdy są zaczepione, przesuwając, przesuwamy moskitiery od razu. Więc przesuwamy tak do góry. Ale możemy też to rozłączyć i przesunąć samo, albo samą moskitierę do mokosu. Więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj mam zasłoniętą i tutaj mamy moskitierę. Więc uważam, że to rozwiązanie naprawdę jest praktyczne, wygodne i daje dużo komfortu. Idealnie zacienia. Tutaj mam taką kieszonkę. Tutaj znajduje się pilot z movera. Przyczepa jest wyposażona w movera trumy. Działa on bardzo fajnie, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku miałem przyczepę podobną, o tym samym ciężarze i ten mower no, nie jest aż taki niezbędny, bym powiedział, ponieważ na polu zawsze ktoś się znajdzie, kto pomoże przepchnąć tą przyczepę, pomóc ustawić, więc naprawdę nie mieliśmy z tym problemu. Na pewno ułatwia, jak jest, to super, ale przyznam się szczerze, jakbym miał dokupywać taki mower za parę tysięcy, no to wolałbym klimatyzację założyć. Tutaj na tym słupku kuchennym mamy regulację bojlera. Tutaj jest włączanie z gazu. Jakbym go włączył, to się załączy. I tutaj jest sterowanie światłem, a tutaj jest włącznik na 230. Tutaj mamy przejściówki, jako że to jest przyczepa angielska. Wiadomo, że wtyczka jest na 3 bolce. Takie dość dziwne. A takie przejściówki kosztują parę złotych na Allegro, więc można sobie to łatwo dokupić. Pokażę Wam jeszcze teraz, jak z tego zrobić łóżko, jak ono wygląda. Ustawię sobie tutaj. Myślę, że tak będzie dobrze. Byście mogli sobie zobaczyć. I ja to teraz dla Was rozłożę. Jak widzieliście, nie zajęło mi to zbyt wiele czasu. Składa się to bardzo łatwo. Te poduszki można wszystkie schować tam pod spód i naprawdę jest tu duże, wygodne spanie. Ja jeszcze, jakbym to rozkładał do spania, tutaj widzicie, są takie wybrzuszenia przy kanapie. Zawsze daję je wtedy na krańcach przyczepy, żeby tutaj na środku była gładka powierzchnia. Dobrze, przejdziemy teraz do kuchni. Tutaj mamy zlew. Zlew w tych przyczepach jest bardzo duży,
Jest to dość fajnie rozwiązane, jest ociekacz, który tutaj sobie rozkładamy, on jest zaczepiony. Możemy tutaj kłaść naczynia, wszystko ścieka nam do zlewu. Mamy też deskę, którą możemy kroić, wyciągać. Uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, gdyż w momencie, kiedy nie używamy zlewu, mamy fajną przestrzeń roboczą. Możemy też ją sobie położyć tutaj na kuchence gazowej. Także naprawdę bardzo fajnie. Kuchenka gazowa jest standardowo czteropalnikowa gazowa. Szkoda, bo uważam, że w niektórych przyczepach, pewnie to jest w przyczepach premium i w tych nowych przyczepach teraz, kiedy jeden palnik jest po prostu elektryczny. Na polach kempingowych jest to naprawdę fajna sprawa, gdy nie trzeba palić gazem w przyczepie. Standardowo jest grill. Ja tutaj jeszcze zapalę dalej światło, żeby było jaśniej. Przyczepy angielskie wszystkie praktycznie mają grilla, którego można sobie tutaj coś ugrillować szybko, jakąś pizzę. Pełnowymiarowy piekarnik gazowy. I na dole tutaj taki pojemniczek na garnki i wszystkie zawory gazowe. Tutaj pomiędzy lodówką mamy taką schowaną szafkę, gdzie mamy dwa takie cargo pojemniczki na jakieś warzywa, na coś na bardzo fajnie, plus szufladę na sztućce. Tutaj jest miejsce na stolik. Chwilowo mam go wyciągnięty, gdyż żona sobie pożyczyła na jakieś tam do szycia jakieś przybory, więc będę musiał jej odebrać. No i tutaj mamy lodówkę. Lodówka, jak wiecie, działa na trzy różne źródła. Mam podłączone 220, więc jest ustawione normalnie na sieć. Potem, jeżeli mamy schłodzoną i zamrożoną lodówkę na dzień przed wyjazdem na podróż, przełączamy na akumulator i powinno nam to dłużej wytrzymać. A w miejscu, w którym jesteśmy poza jakby polem kempingowym, możemy jej używać z gazu i jest to bardzo wydajne i mrozi super. Także pokażę Wam, jak wygląda w środku, ile to jest miejsca. Tutaj parę rzeczy mam. Fajne takie niebieskie światełko, szuflada, drzwiczki. I tutaj, jak sobie widzicie jeszcze na tych obrazkach, ta półka z zamrażarki jest zdejmowana, więc można sobie, jeżeli ktoś nie używa zamrażalnika, można sobie ją zdemontować całkowicie i powiększyć tą lodówkę. Też fajne rozwiązanie. Naprzeciwko mamy tutaj stolik RTV, tak bym to nazwał, gdyż jest to miejsce dedykowane, żeby postawić tutaj telewizor i uważam, że jest to fajne miejsce, gdyż można sobie tą telewizję oglądać z tego łóżka bądź podciągnąć tą żaluzję. Ojej, jak to się robi? Aha, tu się blokuje. I w tym momencie ten telewizor przekręcić sobie na łóżko, które znajduje się w tej drugiej części przyczepy. Tutaj mamy jeszcze też oświetlenie. Mamy zegarek. Muszę dokupić baterię. Jest to jakaś nietypowa bateryjka, ale na pewno taką znajdę. No i powyżej mamy mikrofalówkę. Tak jak mówiłem, jesteśmy podłączeni, więc tak naprawdę tylko rozstawiamy. I mikrofalówka działa tylko na 230 V, więc w momencie, kiedy jesteśmy podłączeni do sieci. Tutaj znajdują się drzwi. Drzwi w tych przyczepach mają kosz. Jest to fajna sprawa. Drzwi można podzielić też na pół. I jest tu też jeszcze moskitier, ale to teraz jej nie otworzę, gdyż mamy drzwi zamknięte. I tutaj jest taki prosty panel, na który pokazuje nam napięcie. W tym momencie mamy pełne napięcie, gdyż jesteśmy z sieci. Oświetlenie przedsionka, pompa, gdy chcemy korzystać z wody, którą mamy w zbiorniku. Główne zasilanie i światła. Tu na górze jeszcze jest taka mała półeczka na klucze, na różne szpargały. No i czujnik gazu, czy tam dymu. Tutaj nad mikrofalówką też jest jeszcze mała półeczka. Także. No i tutaj, nie wiem, czy pokazałem wcześniej, dookoła znajduje się 6 naprawdę bardzo dużych półek, w których naprawdę można bardzo dużo rzeczy umieścić. Tutaj mamy półkę z przedziałkami. I tutaj te półeczki, które znajdują się, naprawdę, proszę zobaczyć, się mieści ręka za łokieć, więc tutaj jest naprawdę, naprawdę głęboko. Mieści się naprawdę dużo rzeczy. Dobrze, pokażę Wam teraz tą drugą część. Jest to część sypialna, w której znajduje się duże, fajne łóżko na dwie dorosłe osoby spokojnie. Tak jak mówiłem, tutaj z tej strony widać to okienko, gdzie może stać telewizor, czyli tutaj jakbyśmy się położyli normalnie na łóżku, mamy fajny widok.
nie możemy sobie śmiało oglądać. Naprzeciwko tego łóżka znajduje się szafa. Szafa, nie wiem, może nie jest jakaś powalająco wielka. Tam na górze jest wieszak, suwak na wieszaki. I tutaj mam jeszcze jakieś rzeczy nierozpakowane, nieprzygotowane. I na dole znajdują się dwie półeczki jeszcze. Ta druga część to są już tylko stricte takie półeczki, gdyż ona tutaj się zwęża w tym kierunku, bo jest przejście do łazienki dalej. Więc tutaj można naprawdę też dużo poukładać. No i tutaj znajduje się taka toaletka. Też ona tutaj jest oświetlana, jak widzicie. Więc tutaj wieszaczki są jakieś, można sobie coś odwiesić. Uważam, że ten układ ogólnie jest naprawdę bardzo fajny. No i tutaj wszędzie dookoła są jeszcze szafeczki, też bardzo głębokie. Bardzo dużo rzeczy tutaj się zmieści. Jak zauważyliście, nie ma jeszcze cichego domyku. Jak ja puszczę te drzwiczki, to one mega czaskają, więc tutaj trzeba uważać. Ale myślę, że nic się z tym nie stanie. Tutaj jest taka głęboka półeczka na telefon, ewentualnie na jakieś książki. Dwie półeczki, plus tutaj jeszcze taka mniejsza półeczka. Łóżko ogólnie można całe podnieść, jeżeli się tutaj nic nie ma. I tutaj mamy miejsce, tam jest mover, jeszcze sterowanie movera. Tam jest te drzwiczki, z których można dostęp, rozprowadzanie powietrza. I powiem Wam szczerze, że tutaj planuję zamontować sobie klimatyzację podławkową, gdyż w tamtej przyczepie sobie zamontowałem też. Udało mi się znaleźć dość tanio taką klimatyzację, bo używaną zapłaciłem 2,5 tysiąca złotych. Zamontowałem sobie ją samemu i powiem Wam szczerze, że jak byliśmy we Włoszech, w Bibione, na polu kempingowym, to naprawdę, naprawdę nam to pomagało. Zresztą jak byliśmy w gardzie, tak samo, gdyż tam było w nocy, temperatura nie schodziła poniżej 27-28 stopni. Więc dawało nam to fajny komfort do spania. Zapraszam Was teraz do łazienki. Uważam, że łazienka jest naprawdę fajnie rozwiązana. Tutaj włączę światło. Zaraz na wejściu mamy ubikację. Jest to ubikacja normalnie kasetowa Tedford z elektryczną spłuczką, którą tak naprawdę naprawiłem dopiero 2 tygodnie temu. Jeszcze nie zdążyłem przykleić tej naklejki, ale Wam szybko pokażę. Jeżeli macie taką spłuczkę i ona nie działa, to pierwszą rzeczą, którą powinniście sprawdzić, bo u mnie to się zepsuło. Spróbuję to jeszcze wyciągnąć. Nie mam przy sobie śrubokręta żadnego. Tutaj po prostu, gdzie wchodzi ta kostka, te styki były zaśniedziałe. I to była cała awaria. Teraz ona działa. Gdyż to wszystko wyciągnąłem, przemierzyłem i okazało się, że pompka działa, wszystko działa, wszędzie jest zasilanie, wszędzie idzie prąd, tylko tutaj ta płytka nie dawała. Więc to jest taka prosta awaria. Ubikacja jest, toaleta jest cała, którą można sobie przesunąć, więc każdy tutaj sobie znajdzie swoje miejsce. Powyżej znajduje się taka fajna, narożna szafeczka zamykana, gdzie można naprawdę bardzo dużo rzeczy schować. Dalej idąc, znajduje się bardzo fajna umywaleczka. Uważam, że jest dosyć duża, fajna, głęboka. Woda, jeszcze leci woda, że jest. I tutaj na dole jest fajna, duża półeczka. Można, jak to moja córka powiedziała, na papier toaletowy. Można dużo innych rzeczy schować. No i tutaj z prawej strony znajduje się kabina prysznicowa. Kabina jest fajna, bo jest osobna. Naprawdę jest duża. Ja tutaj wejdę. Nie ma światła w tej kabinie. W niektórych przyczepach angielskich spotkałem, że jest światło, ale chyba nie jest to aż takie niezbędne. Drzwiczki zamykają się na magnes. I proszę zobaczyć, ja tutaj się mieszczę z telefonem naprawdę spokojnie dookoła. Na górze jest okienko, więc daje też trochę światła, ale mamy już ciemno na zewnątrz. Na czas transportu zabezpieczamy te drzwiczki, żeby one nam nie latały. No i tyle. Mamy też w przyczepie okno. Wiadomo, najlepiej jak jest zasłonięte, ale jak na przykład nikt nie korzysta, to można sobie odsłonić, żeby wpadło troszkę światła. No i to by było na tyle odnośnie mojej przyczepy nowej. Uważam, że jest to bardzo fajna przyczepa, bardzo nie mogę się jej doczekać
i tak naprawdę liczę na to, że uda nam się pojechać na te wakacje, gdyż tak naprawdę jedziemy w to samo miejsce, co byliśmy w zeszłym roku, bo nam się tam mega spodobało. Jest to pole kempingowe Pino Mare w Lignano Sabadiero. Było tam naprawdę, naprawdę fajnie. Wrzucę Wam link też do tego pola. Jest to pole nie tanie, ale po prostu ciężko to opisać. No jest tam super, są animacje dla dzieci i dla dorosłych. Codziennie są przedstawienia, prawie jak spektakle, więc naprawdę, naprawdę super. Dobrze, co jeszcze Wam nie pokazałem? Tutaj na dole, na górze mam szyberdach przygotowaniu. Nie ma wentylatora, co nawet w niektórych przyczepach tych starszych te wentylatory są, ale myślę, że wystarczy otworzyć to okno i tam i będzie, wystarczy się wentyluje. Tutaj mamy okno dachowe, takie duże, które wiadomo, możemy całe odsłonić, albo dać tylko moskitierę, albo całe zasłonić i możemy je jeszcze całe otworzyć, podnieść sobie na górę, żeby nam wpadło świeżego powietrza i zasłonić moskitierę i możemy sobie tak spać z otwartym oknem, więc to jest też naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Wiadomo, jeżeli temperatura w nocy nie spada do chłodnych temperatur, to nic nam to nie da, ale zawsze coś. Dobrze, no to by było na tyle. Jeżeli uda nam się wyjechać, to będę Wam wrzucał filmiki z tego, taki mam plan, jeżeli uda mi się to wszystko jakoś zmontować. Mam też jeszcze dwie starsze przyczepy, które sprowadziłem też w zeszłym roku, więc jeżeli byście chcieli je zobaczyć i podobało się Wam takie zestawienie, jak teraz pokazałem, to mogę pokazać, też zrobić taki odcinek o tych starszych przyczepach i wtedy sobie porównacie, jak to wygląda z przyczepą, która jest z 2011 roku i jak wygląda przyczepa, która jest z 2011 roku i 2001 roku. Tak dużo się nie zmienia, bym powiedział. Uważam, że dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, zakup takiej starszej przyczepy też jest dobrym rozwiązaniem, gdyż wtedy się mogą naprawdę przekonać, sprawdzić, czy takie coś jest dla nich, czy to im się podoba, gdyż karawaning to jest całkiem coś innego niż jechanie na wakacje all inclusive. My jeździliśmy z żoną i z dziećmi na takie wakacje i powiem szczerze, że ja zawsze gdzieś mi to siedziało w głowie, karawaning. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i w Familoku do sąsiadki przyjeżdżał syn z Niemiec i miał Volkswagena Westfalię, takiego starego kampera. Pamiętam, że jak tylko mogliśmy, to nie wychodziliśmy z tego kampera, bawiliśmy się tam. Już wtedy wiedziałem, że takie coś mnie będzie interesowało i całkowicie przypadkowo w zeszłym roku sprowadziłem jedną przyczepę. Sprowadziłem drugą i trzecią. Udało mi się troszkę sprzedać i powiedziałem, że sobie sprowadzę taką, która będzie właśnie taka jak ta. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Czekajcie na kolejne odcinki. Pozdrawiam. Pa.